Siostry i bracia w Chrystusie. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Czułość to bliskość. To miłość, to przyjaźń. Tyle czułości dzisiaj okazywaliśmy sobie podczas łamania się opłatkiem. Łzy, uściski, wzruszenie to czułość. Tyle czułości, gdy składaliśmy sobie życzenia, tyle czułości podczas wieczerzy wigilijnej. To jest jedyny dzień w roku, kiedy szczególnie można to w sposób niezwykły odczuć. Papież Franciszek w pięknym liście, który napisał kilkanaście dni temu, o żłóbku, o tych żłóbkach rodzinnych i tych w kościołach, napisał, że to, co wzrusza najbardziej, gdy patrzymy na te figurki, na żłóbek, na to sianko, na Jezuska, to jest czułość Boga, czyli bliskość Boga. Miłość, przyjaźń Boga. I papież napisał, na czym polega ta bliskość, ta przyjaźń, ta miłość, ta czułość. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek. Wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas, dał nam swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu. Kiedy patrzymy w żłóbek, trzeba nam zobaczyć czułość Boga, tak jak czule się ściskamy na Wigilii. Bliskość Boga. Już bliżej Bóg nie mógł być. Tak nas kochał. I tak nas kocha. I skojarzyłem te słowa papieża o tej czułości, o tym szukaniu, kiedy jesteśmy zdezorientowani, zagubieni, o tej przyjaźni, o tym przebaczeniu, z takim doświadczeniem pewnego człowieka w średnim wieku. Pochodził i pochodzi z Opolszczyzny. Opowiadał, że kiedy był studentem, chciał zaznać innego życia. Dorobić się szybko, mieć takie lekkie życie. Przerwał studia, wyjechał do Holandii, do Amsterdamu. Oczywiście rodzice się na to nie zgadzali, ale on tak postawił na swoim. W tym wielkim mieście bardzo szybko się zagubił. Pieniądze stracił. Coraz bardziej pogrążał się na dno moralne. Zaczął brać narkotyki. I w tym stanie takiego strasznego zagubienia, wręcz braku nadziei, kiedy był gdzieś w pubie. Mówił sobie, ja nie chcę tu zostać, ale ja się wstydzę wracać do swoich. W tym właśnie momencie, kiedy był w tym pubie, pisze i mówi pod wpływem narkotyków, nagle w drzwiach pojawił się jego ojciec. Nie wierzył własnym oczom.
Skąd tu ojciec? Ojciec, okazało się, że wyruszył z Opolszczyzny w drogę autostopem, bo był biednym człowiekiem, rolnikiem. Wyruszył po to, żeby odszukać swojego syna. I w tych drzwiach patrzył na niego z czułością, miłością. Nic nie powiedział. Żadnego słowa do niego nie wypowiedział. Nie potępił go. Uścisnął go mocno. Przebaczył. I ten syn myślał, że to jakaś bajka. Że to jest jakiś niewiarygodne wszystko, ale się okazało, że to prawda, że ten ojciec tak zrobił. Gdy wracali do domu, to mówi, ja całą drogę płakałem, a ojciec był bardzo radosny. I to doświadczenie dało mu tyle siły, że wystarcza mu do dzisiaj, na całe życie, mówi. To doświadczenie czułości, miłości, przyjaźni swego ojca, przebaczenia swego ojca. I mówi już, nikt nie potrzebuje mi pokazywać obrazu Boga, kim jest Bóg. Ja wiem, kim jest Bóg, bo to pokazał mi mój ojciec. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek. Wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas, dał nam swego syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu. Czułość Boga. W tym małym Jezusie. Mały Jezus. A jaka wielka moc, bo to Bóg Wszechmocny. I moi drodzy, my żyjemy w takim świecie, w którym naprawdę wielu z nas i naszych bliskich się gubi. Kiedy są albo jesteśmy zdezorientowani, czasami już nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Dezorientacja całkowita czasami. W mass mediach krzyczą i lansują nam nową moralność, która zupełnie odbiega od tego, czym zostaliśmy wychowani. I człowiek nie wie, czy iść za tym, czy nie iść za tym. Kościół pogubiony, afery, to dać sobie spokój z Kościołem. Komu tu wierzyć w ogóle? Jesteśmy całkowicie zdezorientowani i pogubieni. Niektórzy mówią, że świat stoi na głowie, że dobro nazywa się złem, a zło nazywa się dobrem. Zupełnie wszystko przeciwnie. I w tym światowym szumie informacji nieustannych, wątpliwości, już nie wiemy, gdzie leży prawda. Gdzie jest prawda? Komu tu wierzyć? Komu tu wierzyć? Popatrz na żółbek. Ojciec posyła swego syna, aby cię szukać. Gdy jesteś zdezorientowany, zdezorientowana, kiedy nie wiesz, co jest dobre, a co jest złe, komu tu wierzyć? On posyła syna, naszego brata, który chce nas znaleźć, ponieważ Jezus jest prawdą. Tylko On. Ja jestem prawdą. I w Nim możemy odnaleźć prawdę o Bogu, o Kościele, który jest tak zły, który jest tak do niczego, do którego wszyscy należymy, bo Kościół to jest wspólnota grzeszników. Znajdziemy prawdę o sobie
jaki jest sens i cel naszego życia, po co ja tu jestem w ogóle. Zobaczymy, kim jest drugi człowiek, mój brat, moja siostra, mój mąż, moja żona, rodzice. Wszystko w nim odnajdziemy, ponieważ On jest prawdą. Nikt z nas nie ma prawdy, tylko On jest prawdą. I tylko w Nim znajdziemy odpowiedź, co jest dobre, a co jest złe, i znajdziemy moc, aby iść za dobrem, a odrzucać zło. Ale jak to zawsze bywa, wszystko zależy od tego, czy ja, pogubiony, z wątpliwościami, z jakimiś trudnościami w wierze, w moralności, dam się odszukać, czy nie dam się odszukać. Czy chcę być pogubiony nadal, uważać, że mam rację, czy nie? Czy zaufam Jemu, Jezusowi i Jego nauce, czy temu, co głosi świat, co krzyczy świat? Jesteś wolny. Wybieraj. Ale pamiętaj, że każdy wybór, obojętny, najmniejszy wybór, moja decyzja, rodzi zawsze konsekwencje ziemskie i wieczne. Zawsze. Wybieraj. Jesteś wolny. Moi drodzy, żyjemy też w świecie, gdzie wielu zatraca odpowiedni kierunek życia. Nie tylko jest pogubionych, nie wie, co jest prawdą, co jest dobre, a co złe, ale w ogóle nie wie, dokąd dąży w tym świecie. Kardynał Sarach, wielki kardynał Kościoła katolickiego, wielki autorytet, analizując współczesny kryzys światowy, mówi, że współczesny człowiek bardzo często wybiera drogę doczesności. To znaczy, że celem życia, celem tej drogi naszej życiowej, która ma swój początek i w śmierci ma swój koniec, że celem tej drogi nie jest niebo. Absolutnie. Ponieważ niebo jest czymś mglistym, takim niepewnym. To jest jakaś rzeczywistość mglista. Natomiast to, co mam, to jest doczesność. To mam. Dotykam tego, doświadczam tego. Wobec tego to jest celem mojego życia. To jest kierunek mojego życia. To daje mi przecież szczęście. To daje mi satysfakcję. Tu i teraz. To jest najważniejsze. A zatem co robić? Pracować, 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 aby jak najwięcej mieć, 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 aby osiągnąć ten cel doczesny. Takie jest życie współczesnego człowieka. Zatraca się kierunek życia. Celem nie jest już niebo. Celem jest tutaj żyć na ziemi, dobrze się urządzić. Tu i teraz. Kult tu i teraz. I moi drodzy, papież Franciszek mówi tak o żłóbku. Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i wielu ulotnym propozycjom szczęścia. Jezus narodził się ubogi. Prowadził proste życie, aby nas nauczyć uchwycenia tego, co istotne, i tym żyć. To Jezus jest drogą do celu, a celem jest niebo. Celem nie jest ziemia. Celem nie jest doczesność. Celem jest życie wieczne. I znowu wszystko zależy od tego, czy ja, który jestem zapatrzony może za bardzo w ziemię, pozwolę się Jezusowi odnaleźć, zaufać Mu, Jego słowom, iść tak, jak On mnie uczył, bo On jest drogą, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem wiecznym. Czy ja Mu zaufam? Jesteś wolny. Wybieraj.
Czy chcesz tu skończyć, czy chcesz być w niebie? Czy chcesz Jezusowi zaufać i iść tak jak On, przejść to życie, bo On jest drogą, czy iść po swojemu, według siebie? Wybieraj, ale pamiętaj, że zawsze wybór rodzi konsekwencje, doczesne i wieczne. Zawsze. Jesteś wolny. Pewien człowiek modlił się w Łagiewnikach przed obrazem Jezusa Miłosiernego z tym napisem pięknym: Jezu, ufam Tobie. I podczas modlitwy tak przemyślał swoje życie, że w pewnym momencie, jak opowiadał, wręcz w sercu wykrzyczał: Jezu, ja nie ufam Tobie. I to był początek jego nawrócenia. To był początek jego przemiany, bo on zrozumiał, że ufał sobie, że żył dla siebie, że nie ufał Jezusowi. Dlatego, moi drodzy, warto wpatrzeć się w żłóbek, zobaczyć tę czułość Boga, zobaczyć Jego przyjaźń, zobaczyć Jego przebaczenie, miłosierdzie i rozpocząć na nowo swoje życie, może od modlitwy. Panie Jezu, ja tak mało ufam jeszcze Tobie, Twoim słowom, Twojej Ewangelii. A może ja w ogóle jakoś pogubiłem się i nie ufam Tobie. Ja mam tyle wątpliwości. Ja nie wiem, czy ja wierzę, czy nie wierzę, jak wierzę. Ja nie wiem. Jestem zdezorientowany. Nie wiem, dokąd idę. Po co żyję? Pomóż mi. Przebacz mi i podnieś mnie z grzechu, bo Ty jesteś maleńki, ale wszechmocny.